koło fortuny będzie decydować, kogo budujemy! Dobra, Pimpek, to ja losuję pierwszy. Uwaga, kto wypadnie, strzelam i chwileczkę! Wow, wypadł ci kolor fioletowy, czyli budujesz Catnapa! Catnap to moja ulubiona postać, kocham go! Teraz moja kolej, uwaga, napinam łuk i strzelam! Wypadł mi kolor pomarańczowy, czyli buduję Dogdeja! Ha, Dogdej jest taki słaby, Catnap jest lepszy, zbuduję go lepiej! Nieprawda, Luczek, mój Dogdej jest lepszy, zresztą zaraz ci pokażę! Ale my będziemy dzisiaj oszukiwać i wystarczy, że wpiszę komendę wklej i ogromny Dogdej został zbudowany na naszych oczach! Teraz wypełnię tą całą budowlę pułapkami, żeby sprankować mojego kolegę i na samym początku zbudujmy fałszywe wejście w buzi Dogdeja! W tym miejscu postawimy drzwi z diamentów, Luczek uwielbia diamenty, na pewno tutaj wejdzie! Skoro jest to fałszywe wejście, będziemy musieli również postawić fałszywy skarb! Ale najpierw zbudujmy jeszcze szybko dach, no i skończony! Teraz będziemy musieli postawić pułapkę, tak żeby Luczek się nabrał, dlatego wylejemy tutaj mnóstwo lawy, tylko ta pułapka nie może być zbyt ciężka! No i oczywiście postawimy również taką broń Spidermana, dzięki której Luczek może się normalnie przeciągnąć i przejść na drugą stronę! Skoro wszystko jest już skończone, postawmy tutaj skrzyneczkę, a pod nią command block i kiedy Luczek tylko ją otworzy, to pojawi się taki straszny Boxy Boo! Nie! Zostaw mnie! To było mega straszne i tym oto sposobem nasze fałszywe wejście jest już skończone, ale zaraz muszę zobaczyć, co takiego teraz robi Luczek. Podejdźmy do tej ściany i podglądnijmy, co takiego robi mój kolega. I w tym momencie kończę mojego Catnapa, ale on ładnie wygląda. Teraz dam jeszcze zabezpieczenia z dwóch stron i jak Pimpek to przejdzie, to na końcu dam mu mega nagrodę z diamentów. Widzicie to? Luczek robi to samo. Szybko, zamurujmy to i wracamy do naszej budowli. Skoro mamy już fałszywe wejście, teraz musimy zrobić te prawidłowe. Zrobiłbym je w tym jego nasilniku ze słoneczka, ale to chyba będzie zbyt proste, dlatego zróbmy go pod nim, w tym oto miejscu. I tak samo jak poprzednio, ukryjemy te wejście tajnymi drzwiami. Tego naprawdę nie da się znaleźć, to jest chyba za mocne, ale zacznijmy budować w takim razie naszą pierwszą prawdziwą pułapkę w Dogdeju. To będzie straszna pułapka z fabryki zabawek. Zbudujmy w takim razie takie straszne wejścia, na przykład coś takiego. I drugie wejście, może na przykład w ten sposób. I jeszcze jeden żółty, proszę bardzo, ślicznie. To wygląda mega strasznie, jakby te postacie się na mnie patrzyły. Dokończmy jeszcze szybko dach i nasza fabryka zabawek jest skończona, a teraz będziemy musieli wybrać dobre wejście i czerwone będzie te poprawne, bo ja kocham czerwony kolor. W takim razie zielone i żółte będzie złe, dlatego już zacznijmy budować taką pułapkę z taśmy, która sama, jak widzicie, nas przesuwa. I wystarczy, że zrobimy małe pomieszczenie z bedrocka, w którym postawimy mega straszne kolce. O, Luczek tego nie przeżyje. Ale przetestujmy to, czy to w ogóle działa. Luczek leci po tych taśmach i o, spada tutaj prosto na kolce. W środkowym przejściu również postawimy te taśmy, ale po prostu wylejemy tutaj lawę i zabudujemy to. A teraz przyszła pora na te poprawne drzwi, czyli czerwone. Tutaj nie będziemy robić nic strasznego. Po prostu zrobimy przejście do kolejnej pułapki i proszę bardzo, nasza fabryka zabawek jest już skończona. Teraz musimy zrobić ogromne pomieszczenie, ponieważ postawimy tutaj bossa, z którym Luczek będzie musiał walczyć. Jeśli uda mu się z nim wygrać, to przejdzie dalej, a jeśli nie, to zginie. Musimy postawić tutaj kraty, aby ten potwór nie uciekł nam z tej klatki i nie zniszczył wszystkiego. Nasza klatka jest skończona, to teraz postawmy go i patrzcie, to jest taki wielki, zmutowany pies. Ten wilk jest bardzo straszny, ale musimy stąd wyjść i nie możemy pozwolić, żeby Luczek walczył bez żadnej zbroi. Dlatego postawimy tutaj skrzyneczkę z hasłem 6655, a do środka damy taką mega potężną zbroję i super miecz. Jednak, żeby Luczek zgadnął kod do tych drzwi, będzie musiał pociągnąć jedną z tych dwóch dźwigni i powiedzmy, że ta dźwignia będzie zła, więc postawmy tutaj command bloka i jeśli Luczek w nią kliknie, zostanie przeteleportowany do walki z bossem. Za to przy prawej dźwigni postawimy dispensera, damy do środka kodzik i kiedy Luczek kliknie w to, to patrzcie, wypadnie mu karteczka z kodem 6655, więc wystarczy, że to wpisze i otworzy swoją skrzynkę. No i pięknie, nasz pokój z bossem jest już skończony, więc przejdźmy do robienia kolejnej pułapki. A w tym pomieszczeniu Luczek
Wilczek będzie musiał się zmierzyć ze swoim największym strachem. Pewnie zastanawiacie się, co to jest. Zaraz wam pokażę, tylko najpierw zróbmy tutaj ogromną dziurę. Teraz wypełnijmy to oczywiście wodą i do środka damy taką straszną rybę. Luczek bardzo się ich boi i ja nie mogę, w sumie ja też ich się boję. A do tego postawimy w tym miejscu taki fałszywy bloczek, więc jeżeli Luczek będzie myślał, że tu wskoczy, to tak naprawdę wpadnie tutaj do środka. Nie mogę się doczekać jego reakcji, a prawidłowym przejściem będzie ta oto roślinka. Jeśli Luczek w nią kliknie, to w środku będzie enderperła. Wystarczy, że tylko ją weźmie i przejdzie na drugą stronę. To jest bardzo proste, ale pytanie, czy to znajdzie. W kolejnym pomieszczeniu mam super pomysł. Użyjemy Hagiego Łagiego, ale przed tym potrolujmy troszkę Luczka. W tym miejscu mam miksturę niewidzialności i Hagiego Łagiego. Zaraz go poprankujemy, ale najpierw, co on tutaj kombinuje? O tak, kończę mojego katnapa i tutaj będzie wielkie wejście do niego. Co jest? Ale Luczek kozackiego katnapa zrobił. Ja na to nie pozwolę. Szybko użyjmy miksturki niewidzialności i przywołajmy mu parę Hagich Łagich do środka. Co tutaj robi Hagi Łagi? Ej, nie, one mnie zaczynają bić. Mwahaha, dawajcie Hagi Łagi. O tak, rozwalili Luczka. A skoro Luczka teraz tutaj nie ma, to szybko użyjmy tej bazuki i rozwalmy troszkę jego budowlę. O nie, moja budowla została zniszczona. To pewnie przez tych Hagich Łagich. Chodźcie, tutaj rozwalę was. Wow, ale Luczek się wkurzył. Używa jakiejś super broni. Dobra, my stąd spadamy. Idziemy do siebie. Nie mamy zbyt dużo czasu. Musimy to zbudować. A jak pamiętacie, ta pułapka będzie zawierać Hagiego Łagiego. Na tej ścianie postawimy blok diamenta z dźwignią, a na górze napis: pociągnij dla darmowych diamentów. Ale oczywiście, jeżeli Luczek w to kliknie, to nie dostanie diamenta, tylko Hagiego Łagiego. I tak samo jak w grze, Luczek będzie musiał przed nim uciekać. Zrobimy tutaj taki tunel. Ale żeby nie było tak łatwo, w tym miejscu będzie Luczek musiał wybrać, czy może pójść w prawą stronę, a może w lewą stronę. Prawa strona będzie zła, to jest ślepy zaułek. Jeżeli Luczek to wybierze, będzie musiał się cofnąć i wrócić do prawidłowego przejścia. Ale spokojnie, w tym miejscu zrobimy koniec wentylacji i Luczek będzie mógł spokojnie przejść przez te drzwi. Teraz Luczek będzie musiał wybrać, którą dziurę wybierze. Podzielimy te pomieszczenie na dwie części. Z jednej strony będzie zielono, a z drugiej niebiesko. I zróbmy taki ogromny spadek na dół. I tutaj Luczek będzie stać przed wyborem, czy wybierze taką normalną wodę na świecie, czy może taką fałszywą wodę, która jest trująca. Jeżeli Luczek użyje tej trującej wody, to zginie, a łabo nabije. Jednak jeśli wybierze normalną wodę, to wskoczy tutaj i będzie mógł przejść dalej. I teraz postawimy ostatnie pomieszczenie z nagrodami. Jeden pokój jest niebieski, drugi czerwony. Oczywiście w tym niebieskim zrobimy pułapkę. Postawimy tutaj fałszywą skrzynkę. Zobaczcie, ona wygląda całkiem normalnie, ale jeśli Luczek ją otworzy, to patrzcie, ona ożyła i zaczyna nas atakować. Natomiast w lewych drzwiach również postawimy skrzynkę, ale do niej damy dużo diamentów i kości, czyli wszystkie rzeczy, które uwielbia Luczek. O, o, to jest koniec czasu. Muszę teraz zobaczyć, co zbudował mój kolega. I patrz, Pimpek, na moją budowlę. To jest epicki katnap. Ja cię kręcę. Jaki on jest wielki. To jest niemożliwe, że go zbudowałeś w tak krótkim czasie. Pimpek, jestem najlepszym budowniczym. Naprawdę, zobacz, każdy detal jest zaplanowany. A gdzieś tutaj jest jakieś wejście. Jakieś wejście? Poczekaj, na pewno ono jest gdzieś tutaj w buzi. No nie, w buzi tego nie ma. To pewnie w ręce. Tak, gdzieś tutaj. Nie no, Pimpek, chodź do mnie i pokażę ci stąd. Będziesz w to widział. Tak, to jest coś czerwonego. No ja nie mogę. Coś czerwonego? A, widzę to wejście. Czy ono jest tutaj w tym naszyjniku katnapa? Nie, nie, czekaj, czekaj, czekaj. Wcale tutaj nie ma żadnego wejścia. No, 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 no. No, Luczek, przecież widzę, że tu jest coś czerwonego. Tylko chwila. Jak tu niby mam się dostać? Ej, tu są takie drzwi. Ja też ich użyłem. Ej, nie, ty jesteś jakimś hakerem. Jak ty odkryłeś te drzwi? Przecież ja bym nawet tego sam nie zauważył. Jestem mega mocny, a tu jest dużo skrzynek. Czekaj, co w nich się znajduje? Pimpek, tutaj jest jakaś nagroda. Szukaj, w jednej skrzynce jest coś fajnego. No dobra, to chwila, może ta skrzynka. Co to jest? O fuj, to jest jakaś kupa. O tak, Pimpek, zrobiłeś kupę. To nie jest prawidłowa skrzynka. Szukaj dalej, Pimpek. Ale to jest obrzydliwe, ja nie mogę tego dotykać. No nie, tu jest jeszcze więcej kupy. A gdzie tu jest jakaś poprawna skrzynka? Nie sprawdzałem tylko tej skrzynki. Ona musi być dobra. No okej, otwieram i chwila. Co jest? Te płomie poza świat. Wszedłeś.
pimpek to było złe wejście, teraz musisz znaleźć te prawdziwe. No nie, naprawdę, Luczek, ja nie wiem, gdzie jest to prawdziwe wejście, proszę, pomóż mi! Stoisz bardzo blisko niego, pimpek, naprawdę, gdzieś tutaj, ono jest tak mocno ukryte. Ej, coś mi te bloki nie pasują, chwila, może tutaj kliknę, wow, to serio jest prawdziwe wejście, ale fajnie, to wygląda tak samo jak te fałszywe. Ty jesteś naprawdę jakimś hakerem, dobra, a teraz masz mini labirynt, musisz go przejść. No dobra, zrobię go w sekundę, patrz na to i o, to nie jest dobre przejście, do nie mogę, serio, co to jest za ciężki labirynt? Pimpek, przegrywasz, jesteś taki słaby, ale chwilę, udało ci się! Ale to było proste, Luczek, tu jest straszny zombie, nie, co ja mam niby teraz zrobić? Musisz klikać te przyciski i dostaniesz kod, który pozwoli ci otworzyć tą skrzynkę, a w tej skrzynce są itemki, którymi pokonasz tego zombiaka. No faktycznie, jaki on jest groźny i taki wielki, ała, przestań mnie bić! Szybko, Pimpek, klikaj, dostaniesz kod, dawaj! No dobra, to zaraz, może ten szary, albo ten, albo jakiś taki zielony, w sobie nie wiem, o, co ty zrobiłeś? O nie, Pimpek, tepłeś się do niego bez itemu! Ty kliknąłeś, Pimpek, chyba w zły przycisk, on cię przeteleportował tam, musisz znaleźć jakiś inny! No nie, tutaj żaden przycisk nie działa, ja już kliknąłem we wszystkie, jaki jest kod do tej skrzynki? Pimpek, ty gamoniu, patrz, tutaj, tu jest przycisk! Ej, faktycznie, ale on jest kolorowy, no dobra, kliknę w niego i faktycznie wypadł mi kod 0021, nie wierzę w to, wow, ale dostałem zbroję i super miecz. O tak, Pimpek, dawaj, teraz kliknij w ten przycisk i przeleportujesz się do niego, żeby się bić. No dobra, uwaga, klikam w któryś z tych przycisków i chodź tu, zmutowany zombiaku, o, ale on jest mocny. Dawaj, Pimpek, musisz go pokonać. Tak, ale go nawalam, ja cię kręcę, on się aż pali, to jest taki dobry miecz. Udało mi się, pokonałem tego zombiaka, ej, ale to było naprawdę trudne, a teraz co to są za drzwi? No nie wierzę, o co chodzi w tym pokoju? To jest mega epicki parkour, nie uda ci się go zrobić. Co? To jest przecież takie proste i zaraz, czemu tu na dole jest woda? Nie rozumiem tego. Ej, czekaj, co to był za blok? Nie, ja ginę! To jest fałszywy blok, a na dole jest trująca woda, uważaj na nią. No nie, ty tak specjalnie to zrobiłeś, przez ciebie muszę przejść teraz bokiem i zaraz, co to jest za sprężyna? Ja tam nie dolecę! Spokojnie, Pimpek, zobacz, ona cię powinna wybić. No nie wiem, to jest bardzo niebezpieczne, ale spróbujmy, wow, o ja nie mogę, co tu się stało? Ta sprężyna była jednak mega kozacka. Dawaj, Pimpek, jesteś już prawie na końcu, zapraszam cię tutaj. O, co tym razem? No nie gadaj, co to są za kolce? Trzymaj jetpacka, Pimpek, i musisz przylecieć na samą górę. No dobra, załóżmy go, ale tu jest tyle kolców, a ja nigdy nie latałem jetpackiem, ała, obrywam. Dawaj, Pimpek, musisz unikać je. No nie, jakie to jest trudne, mam tylko dwa życia i udało mi się, uff, ale to było ciężkie i co teraz? O tak, Pimpek, tutaj są skrzynki z nagrodami, jaki kolor wybierasz? Mamy taki niebieski i czerwony, no oczywiście, że wybiorę ten czerwony, ale zaraz, czemu tu jest sam dirt? O tak, Pimpek, to była zła nagroda, a teraz giniesz! Nie, co to są za blazy, ała! Dobra, Luczek, obróć się, zobacz na mojego Dogdeja, on jest taki kozacki! Ej, ale on wygląda bardzo fajnie, ty na pewno oszukiwałeś! Nie ma opcji, ja go zbudowałem, Luczek, tylko bardzo długo mi to zajęło. Nie no, to jest niemożliwe, przecież to wygląda tak perfekcyjnie i co, tutaj gdzieś jest wejście, tak? Dokładnie, musisz je znaleźć, ale na pewno ci się nie uda, to jest przecież taka wielka budowla. Nie no, tutaj jest każdy detal, Pimpek, ja nie wiem jak ty to zrobiłeś. Gdzie tutaj może być wejście? Ej, widzę chyba tutaj w buzi. No nie, znalazłeś je, ale mamy pecha, wejdź sobie do środka, zobacz jaka nagroda cię czeka. Dzięki, Pimpek, to było takie proste, ej, tutaj jest jakaś sieć i uwaga, co to jest? Nie, ja jestem chyba Spider-Manem! O tak, ale ty to dobrze użyłeś! Dobra robota, a teraz wystarczy, że otworzysz tą skrzynkę i tu już jest nagroda! Haha, Pimpek, ale to było proste, mogłeś się bardziej postarać, ty... Czego, ty, tutaj nic nie ma. A, to jest jakiś buksy buk! O, one ci rozwalą, Luczek, to jest twój koniec! Nie no, Pimpek, ty oszukałeś mnie, to nie było prawdziwe wejście, gdzie ono jest? Nie powiem ci, ale widzisz, wpadłeś w moją pułapkę, nie wierzę w to, nigdy go nie znajdziesz! Nie no, Pimpek, może zrobiłeś to gdzieś w uchu, przecież to tak mocno wygląda. Te ucho jest wielkie, ale nie, to zupełnie nie jest w tą stronę. Podpowiem ci, ono jest gdzieś na środku. W środku? On tutaj ma jakiś amulet. Chwilę, może gdzieś tutaj. Jesteś blisko, ale tutaj niestety tego nie ma. No to może w takim razie gdzieś pod tym, skoro na środku. Chwileczkę, tutaj coś wygląda podejrzanie. To wygląda dziwnie i tak zaraz wejście. Ale ci się udało, gratulacje, ale teraz będzie tylko ciężej. Jesteś w fabryce zabawek i musisz wybrać odpowiednie wejście. O, fabryce zabawek, nie wiedziałem, że to będzie tak
takie. Dobra, wybieram oczywiście te wejście. No to dawaj, chodź tedy i o, czekaj, tu są kolce. Nie, ja umieram. To było złe wejście. W takim razie może wybiorę te czerwone. No nie, serio, wybrałeś dobre. Już ci podpowiem, ale patrz, co cię teraz czeka. Dlaczego tutaj są jakieś złe wilki? Będziesz musiał z nim walczyć, Luczek. Ja zaraz zniszczę te wszystkie kraty, ale ty możesz zdobyć zbroję, otwierając tą skrzynkę. Tylko tu jest kod. Jak myślisz, gdzie on się ukrywa? Pipek, nie mam pojęcia. Tutaj nigdzie nie ma żadnej skrzynki. Pisze 1, 2, 3, 4. Nie, Luczek, to jest zły kod. Chyba musisz kliknąć którąś z tych dźwigni. Którą dźwignię mogę kliknąć? Dobra, klikam Tobi. O, chwilę. Pipek, jestem tutaj z nimi. O, chyba umrzesz. Ten wilk cię zje. No nie, Pipek, co to było? Te wilki mnie zjadły. W takim razie chyba ta będzie prawidłowa. I tak, mam kod. No właśnie, no to otwieraj tą skrzyneczkę i się uzbroj. Patrz, w tym momencie mam takie uzbrojenie. Dawaj mi te wilki, pokonam je. Jesteś gotowy? No to zaczynamy. Dawajcie wilki, rozwalcie Luczka. Ale one są mocne, Pimpek, muszę je pokonać. Dajesz, Luczek, na pewno ci się uda. Uwaga, i pokonałem je. Gratulacje, Luczek, teraz będziesz mógł przejść do kolejnego pomieszczenia. O, Pimpek, ale chwilę, czemu tutaj są takie straszne ryby? Ja ich nienawidzę, wiesz o tym? Wiem o tym, specjalnie je tutaj dałem. One są takie straszne, ale zobacz, wystarczy, że skoczysz na ten bloczek i to przeskoczysz. O, może masz rację. Dobra, Pimpek, w takim razie to jest takie proste. Dobra, rozkaczę i nie, one mnie tutaj biją. O, te ryby cię zjedzą, a one są bardzo głodne. Nie no, Pimpek, to był fejkowy blok. Gdzie tutaj jest prawdziwe przejście? Dobra, podpowiem ci, bo to jest dosyć trudne. Widzisz tą roślinkę? Wystarczy, że w nią klikniesz. Patrz, co jest w środku. Wow, perełka. Czekaj, Pimpek, uwaga i jestem. Gratulacje, przeszłeś na kolejny etap, ale fajnie. Zobacz, co tu jest. Taka dźwignia. Pociągnij dla darmowych diamentów. Ej, ekstra, dobra, biorę je i chwileczkę. Czemu tutaj jest tyle hagi-chłagi? O, Luczek, lepiej uciekaj. Patrz, one cię gonią. A nie, Pimpek, to jest jakiś ślepy zaułek. Szybko uciekaj stąd, tu jest przejście. Uf, dobra, jestem. A teraz mamy jakieś dwa wybory. Gdzie ja mam wskoczyć? Patrz, tu jest normalna woda, a tu jest fałszywa. Którą wybierasz, żeby się podsadzić tam na sam dół? Pimpek, chyba wybiorę tą. Nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że coś tutaj kombinujesz. Ona jest fałszywa, jesteś tego pewien? No dobra, wskakuj. Dobra, skaczę, Pimpek, i nie, ona mnie zabija. W takim razie chyba ta będzie dobra. Biorę tą buteleczkę. Ale poczekaj, ty musisz z nią skoczyć, o tak! A nie, dobra, udało mi się, zrobiłem jumpa z wodą. Gratulacje, a teraz masz do wyboru pomieszczenie z nagrodą. Które wybierasz? Ja polecam ci to czerwone. To czerwone? Nie no, Pimpek, wybiera mój kolor, hehe, bo ja jestem lepszy. Uwaga, i tu jest jakaś skrzyneczka. Gratulacje, udało ci się, no to dawaj, otwórz ją, ale o, ona jest głodna. A, czemu ta skrzynka żyje, Pimpek, no nie? Luczek zginął, a to była moja budowla do Gdeja.